tę świąteczną noc przede wszystkim się radujemy. Cieszymy się prawdą o narodzeniu wśród nas Bożego Syna. Cieszymy się czasem przeżywanym w gronie najbliższych. Ale równocześnie w tym wyjątkowym roku trudno sobie nie uświadomić, że ten rok był trudny. Upłynął pod znakiem pandemii koronawirusa. Następstwa i koszty tej plagi odczuwamy do dzisiaj. I prawdopodobnie kryzys spowodowany epidemią potrwa jeszcze jakiś czas. Wielu ludzi straciło zdrowie, niektórzy życie. Wielu ludzi przeszło gehennę w szpitalu, na izolacji lub kwarantannie. Wielu utraciło albo poważnie uszczelniło swoje dochody. Wszyscy doświadczamy uciążliwych ograniczeń i nakazów, takie jak zdalne nauczanie, noszenie maseczek, eliminowanie wesel, uczestników we mszach świętych i podobne. Każdy coś stracił, każdy ucierpiał z powodu epidemii. Dlatego teraz, podczas pasterki, w ten tak uroczysty i nastrojowy wieczór, chcemy stanąć przed Panem nie tylko ze swoją radością, ale i ze swoimi skargami i pytaniami. Czy to odpowiedni moment i okazja? Może wolelibyśmy w takiej chwili nie pamiętać o trudnych i przykrych sprawach, ale takie jest nasze życie. Zresztą w obliczu szopki betlejemskiej, w obliczu jej ubóstwa, żadne ludzkie doświadczenie, uciążliwość czy nieszczęście nie jest czymś niestosownym. Jezus przyszedł na świat właśnie w tak trudnych okolicznościach, że rozumie każde nasze cierpienie. I dlatego, stawiając Bogu swoje bolesne pytania, chcemy spojrzeć na ubogi żłób Jezusa i tam szukać odpowiedzi. Czy Bóg nie mógł sprawić, aby Jego jednorodzony Syn przyszedł na ten świat w godnych czy nawet komfortowych warunkach? Czy nie mógł mu oszczędzić chłodu, głodu, bezdomności, strachu, zagrożenia przed Herodem? Oczywiście mógł. Mógł tak pokierować historią ludzkości, że nawet szanując ludzką wolność, nawet uwzględniając ludzkie skłonności do zła, wydarzenia mogły potoczyć się zupełnie inaczej. Jezus mógłby przejść na ten świat choćby i w pałacu, a przynajmniej w betlejemskiej gospodzie, a nie grocie dla owiec. Ale Jezus narodził się właśnie w grocie i został złożony w bydlęcym żłobie, na sianie, a nie na miękkich poduszkach. I to jest odpowiedź Boga. Spróbujmy przenieść się na nasze pytania o pandemię, katastrofy, klęski żywiołowe, wojny, przemoc, nieuczciwość. Można by jeszcze długo kontynuować listę naszych zażaleń. A odpowiedzią jest małe niemowlę płaczące w żłobie. Czy ta odpowiedź nam wystarczy? Czy nie zwiększa jeszcze naszej rozpaczy, pokazując, że cierpienie jest częścią zrządzeń Bożej woli? Że Bóg to cierpienie akceptuje i wybiera je dla nas, a nawet dla swojego Syna. Że tu nic się nie da zrobić, bo wszystko jest tak właśnie zaplanowane. Taki wniosek nie jest właściwy, bo nie uwzględnia wszystkich przesłanek. W nocnych wydarzeniach w Betlejem jest coś znacznie więcej niż zatrzaśnięte głucho drzwi domów i pusta zimna grota. Jest tam jeszcze Maria z Józefem. Miłość, czułość i troska rodziców znaczą więcej niż niedogodności groty betlejemskiej. Dzisiaj tak wiele dzieci ma komfortowe warunki narodzin w klinikach położniczych, a potem luksus w domu. Nie cierpi, ale równocześnie cierpi na głód miłości, na osamotnienie, gdy rodzice są wciąż zajęci pracą, albo na opuszczenia, gdy rodzice się rozstają. I tego braku nie da się niczym zastąpić ani wynagrodzić. Miłość i troska obojga rodziców to najbardziej podstawowa potrzeba noworodka, niemowlęcia i później dziecka.
I to jest dalszy ciąg odpowiedzi Boga na nasze pytania o cierpienie i zło. Być może nie mamy wpływu na ustanie cierpienia i uniknięcie zła, ale możemy je zrównoważyć swoją miłością i bliskością, którą okażemy naszym dzieciom, także sobie nawzajem w małżeństwie, swoim starszym rodzicom, znajomym, a nawet przewodnym wędrowcom szukającym jakiejś pomocy. W ten sposób możemy sami zmniejszyć sumę cierpienia i zła w świecie i to w naszym najbliższym otoczeniu. To, czy w naszym domu, pod naszym domem, pod naszym dachem pojawi się epidemia koronawirusa, ale także epidemia egoizmu, obojętności, przemocy, bezbożności, to zależy tylko od nas. Dalej widzimy w dzisiejszej Ewangelii pasterzy. I oni nie mają nic wspólnego z sielankowym obrazem pastuszków, z fujarką, barankiem na plecach i koszykiem smakołyków. To była zgraja nieokrzesanych chłopów ze społecznego marginesu. Ale to właśnie oni wykazali się największą wrażliwością i empatią. To oni uwierzyli anielskiemu przesłaniu i zaryzykowali opuszczenie stad i nocną eskapadę do Betlejem. To oni skruszeli na widok płaczącego niemowlęcia. To oni przyszli oddać swój pokłon Bogu. I to też jest dalszy ciąg odpowiedzi Boga. Na wzór pasterza zawsze możemy ruszyć się ze swojego miejsca, swojego poczucia bezpieczeństwa czy zniechęcenia, by odpowiedzieć na Boże wołanie. Zawsze możemy coś zaryzykować, zostawić, zrezygnować i ofiarować, choćby tylko swój trud czy czas. Zawsze możemy wyruszyć w jakąś drogę, by odnaleźć Boga obecnego wśród nas, czy choćby tylko człowieka, który jest przecież obrazem Boga. Jest wiele możliwości, nawet w najtrudniejszych czasach, a przecież koronawirus to nie jest najniższe dno ani najczarniejsza rozpacz. Dlatego wpatrując się w żółbek, rozważając swoje straty spowodowane pandemią, uczmy się od Maryi, Józefa i pasterza, co możemy zrobić, by nieść radość, by zapobiec cierpieniom, a przynajmniej ulżyć cierpiącym. Niech i do nas docierają słowa aniołów skierowane do pasterzy. Oto zwiastuję wam radość wielką. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. Niech ta radość nas ogarnie. Niech przez nas dociera do innych. Amen.